Wydawnictwo Lintent Company oraz wydawnictwo CM przedstawiają Maurice Leblanc, Arsène Lipin 813 Tłumaczenie Wiktor Zieliński Kolejne awanturnicze przygody Arsena Lipę zaczynają się od morderstwa w eleganckim hotelu w centrum Paryża. A wszystko to dla czarnej, hebanowej skrzyneczki z numerem 813. Czyta Kamil Próban Część pierwsza masakra. Jeden. Pan Kesselbach zatrzymał się w pół kroku, chwycił swojego sekretarza za ramię i wyszeptał zatroskanym głosem. Szapman, znowu ktoś tu wchodził. Proszę pana, jak to? Zaprotestował sekretarz. Dopiero co sam otworzył pan drzwi przed pokoju, a klucz nie opuścił pańskiej kieszeni podczas naszego posiłku w restauracji. Szapman znowu ktoś tu wchodził, powtórzył pan Kesselbach. Wskazał na torbę podróżną na kominku. Oto dowód. Ta torba była zamknięta, już nie jest. Szapman sprzeciwił się. Czy jest pan pewien, że ją zamknął? Poza tym w tej torbie nie ma nic poza bezwartościowymi drobiazgami, przyborami toaletowymi. Nie ma w niej nic, oprócz tego, ponieważ przed wyjściem z ostrożności wyjąłem z niej mój portfel. W przeciwnym razie. Nie mówię ci, Szapman, ktoś tu był, gdy jedliśmy obiad. Na ścianie wisiał telefon. Podniósł słuchawkę. Halo? Dla pana Kesselbacha mieszkanie 415. Tak, to to.. Gdyby zechciała pani wezwać Prefekturę Policji Służby Siret. Mam numer, sekundę. A, jest. To numer 822 48. Mhm. Poczekam. Minutę później kontynuował. 822-48? Chciałbym przekazać kilka słów panu Lenormandowi, szefowi Siret. Tu pan Kesselbach. Halo? Tak, szef Sirety wie o co chodzi. To z jego upoważnienia dzwonię. A, nie ma go. Z kim rozmawiam? A, pan Girel, inspektor policji. Wydaje mi się, panie Girel, że był pan wczoraj obecny przy mojej rozmowie z panem Lenormandem. Cóż, proszę pana, to samo stało się dzisiaj. Włamali się do mieszkania, które zajmuje. — A gdyby przyszedł pan teraz, to może udałoby się panu odkryć na podstawie wskazówek... — Za godzinę lub dwie. Doskonale. Wystarczy skierować się do mieszkania 415. — Jeszcze raz dziękuję. Przebywający w Paryżu przejazdem Rudolf Kesselbach, Król Diamentów, jak go nazywano, lub zgodnie z innym przydomkiem, pan Kapsztadu. Multimilioner Rudolf Kesselbach, jego majątek szacowano na ponad 100 milionów, od tygodnia przebywał w apartamencie 415 na czwartym piętrze hotelu Pallas. Mieszkanie składało się z trzech pokoi. Dwa największe, salon i główna sypialnia po prawej stronie, wychodziły na aleje, a trzeci, po lewej, używany przez sekretarza Szapmana, oferował widok na Pięć przylegających do niego pomieszczeń zarezerwowano dla pani Kesselbach gotowej opuścić Monte Carlo, gdzie obecnie przebywała, i dołączyć do męża na jego pierwsze wezwanie. Rudolf Kesselbach przechadzał się przez kilka minut z zatroskanym wyrazem twarzy. Był to wysoki mężczyzna o rumianej twarzy, jeszcze młody. Jego rozmarzone oczy, których miękki błękit przezierał za okularów w złotych oprawkach, emanowały łagodnością i nieśmiałością, kontrastującą z energią jego kwadratowego czoła i kościstej szczęki. Podszedł do okna, zamknięte. Poza tym, jak ktoś mógł się przez nie przedostać, prywatny balkon otaczający mieszkanie kończył się po prawej stronie, a po lewej od balkonów ride żi, oddzielała go kamienna przygroda. Przeszedł do swojej sypialni. Z sąsiednimi pokojami nie łączyło jej żadne przejście. Wszedł do pokoju sekretarza. Drzwi, prowadzące do pięciu pomieszczeń, przeznaczonych dla pani Kesselbach, były zamknięte, a zamek przekręcony. Nie rozumiem tego, Szabman. Już któryś raz to widzę. Dziwne rzeczy musi pan przyznać. Wczoraj ktoś przełożył moją laskę, przedwczoraj z pewnością ktoś przeglądał moje papiery. Jak to możliwe? Niemożliwe, proszę pana, zawołał szabman, którego spokojna, uczciwa twarz była wolna od wszelkiego niepokoju. To tylko założenia, bez żadnego dowodu, to tylko wrażenia. A zresztą do mieszkania można wejść tylko przez przedpokój. W dniu przyjazdu dorobił pan specjalny klucz i tylko pański służący Edwards ma zapasowy. Czy ufa mu pan? Bo oczywiście, służył mnie już od dziesięciu lat. Ale Edwards jada z nami obiady to błąd. W przyszłości powinien schodzić dopiero po naszym powrocie. Szapman lekko wzruszył ramionami. Pan Kapsztadu zdecydowanie dziwaczał ze swoimi niewyjaśnionymi lękami co mogło grozić mu w hotelu, zwłaszcza jeśli nie trzymał ani przy sobie, ani w pobliżu żadnych kosztowności czy dużych sum pieniędzy. Usłyszeli, jak otwierają się drzwi do przedpokoju. To był Edwards. Pan Kesselbach wezwał go. — Jest pan w Liberii, Edwards? — O, dobrze. Nie spodziewam się dzisiaj żadnych gości, Edwards. Oprócz wizyty pana Girela. Do tego czasu proszę zostać w holu i obserwować drzwi. Pan Szapman i ja mamy poważne zadanie do wykonania. Poważne zadanie trwało tylko kilka chwil, podczas których pan Kesselbach sprawdził swoją pocztę, przejrzał trzy lub cztery listy i wskazał, jakie odpowiedzi powinny zostać udzielone. Nagle jednak szapman, z piórem w gotowości, zauważył, że pan Kesselbach nie myśli o swojej korespondencji. Trzymał między palcami czarną szpilkę, zakrzywioną jak haczyk na ryby i wpatrywał się w nią z uwagą. Szapman rzucił. Proszę spojrzeć, co znalazłem na stole. Ta wygięta szpilka musi coś znaczyć. To jest dowód. To jest dowód. Nie może pan dalej udawać, że nikt nie wchodził do tego pokoju. Przecież ta szpilka sama się tu nie dostała. Oczywiście, że nie, odparł sekretarz. Przyszła tu ze mną. Jak to? To szpilka służąca do przypinania krawata do kołnierzyka. Wyciągnąłem ją wczoraj wieczorem, gdy pan czytał i bawiłem się nią machinalnie. Pan Kesselbach wstał, bardzo zdenerwowany. Zrobił kilka kroków i zatrzymał się. Nie przeczę. Od czasu mojej ostatniej podróży do Kapsztadu jestem dość ekscentryczny. Nie wie pan, co nowego dzieje się w moim życiu. Wielki projekt, ogromna sprawa, którą otwiera na razie mgła przyszłości, ale nabierająca kształtów. Będzie kolosalna. Ach, Szatman, nie wyobraża pan sobie. Nie dbam o pieniądze, tych mi nie brak. Mam ich mnóstwo. Ale tu coś więcej. To moc, siła, autorytet. Jeśli rzeczywistość przybierze taki kształt, jaki przewiduje, będę nie tylko panem Kapsztadu, ale i panem innych królestw. Rudolf Kesselbach, syn augsburskiego kotlarza pójdzie ramię w ramię z wieloma, którzy do tej pory patrzyli na niego z góry. Będzie miał nawet nad nimi przewagę, szapman. Będzie miał przewagę, bądź tego pewien. I jeśli kiedykolwiek, Zrobił pauzę, spojrzał na szapmana, jakby żałował, że powiedział za dużo, a jednak niesiony impetem dokończył. Rozumiesz, szapman, powody mojego niepokoju? W tym umyśle zasiedliła się idea, która jest wiele warta. I być może ktoś się jej domyśla i szpieguje mnie. Jestem o tym przekonany. Rozległ się dzwonek. Telefon? Rzucił szapman. Czy to. Mruknął pan Heselbach. Czy to mógłby. chwycił słuchawkę. Halo, kto tam? Pułkownik? Ach, tak, to ja. Czy są jakieś wieści? O, doskonale. W takim razie poczekam na pana. Przyjdzie pan ze swoimi ludźmi doskonale. Halo? Nie, nikt nie będzie nam przeszkadzać. Wydam niezbędne polecenia. A zatem to aż tak poważne? Powtarzam, rozkaz będzie oficjalny. Mój sekretarz i mój służący będą pilnować drzwi. Nikt nie wejdzie. A zna pan drogę, prawda? Proszę nie zwlekać ani chwili. Odłożył słuchawkę i oznajmił natychmiast. Szapman? Dwóch panów nadchodzi. Tak, dwóch panów. Edward ich wprowadzi. Ale pan Girel, brygadier, przyjdzie później, za godzinę. Tak czy inaczej będą mogli się spotkać. Proszę więc powiedzieć dworcowi, żeby powiadomił o tym w biurze. Nie ma mnie dla nikogo oprócz tych dwóch panów, pułkownika i jego przyjaciela, oraz dla pana Girela. Niech zapisze ich nazwiska. Szapman wykonał polecenie. Kiedy wrócił, zastał pana Kesselbacha z kopertą w ręku, a raczej z małą czarną teczką z safianu, pustą, sądząc po wyglądzie. Wydawał się wahać, jakby nie wiedział, co z nią zrobić, miał zamiar włożyć ją do kieszeni, czy położyć ją gdzie indziej. W końcu podszedł do kominka i wrzucił skórzaną kopertę do torby podróżnej. Dokończmy pocztę, Szapman. Mamy dziesięć minut. A list od pani Kesselbach. Jak to się stało, że nie zwrócił mi pan na to uwagi, Szapman? Czy nie rozpoznał pan jej pisma? Nie ukrywał wzruszenia, jakie odczuwał, dotykając i kontemplując kartkę papieru, którą jego żona trzymała między palcami, w której zawarła garść swoich tajemnych myśli. Zaciągnął się jej zapachem, a po odpieczętowaniu powoli czytał na wpół nagłos, w urywkach, które szapman mógł usłyszeć: Trochę zmęczona, nie wychodzę z pokoju, nudzę się. Kiedy mogę do pana dołączyć, pański telegram będzie bardzo mile, widzialny. Zatelegrafował pan dziś rano Szapman? Czyli pani Kesselbach będzie tu jutro w środę. Wyglądał na rozradowanego, jakby zdjęto z niego ciężar jego spraw, na uwolnionego od wszelkich trosk. Zacierał ręce i ciężko oddychał, jak silny, pewny sukcesu człowiek, któremu sprzyjało szczęście, który umiał się bronić. Ktoś dzwoni, Szabman. Ktoś dzwoni w korytarzu. Proszę iść i zobaczyć. Lecz wszedł Edward i oznajmił. Dwóch panów prosi pana. To osoby... Wiem. Czekają w korytarzu? Tak, proszę pana. Proszę zamknąć drzwi i nie otwierać ich już. Chyba, że panu, Girelowi, brygadierowi Shirete. Szabman, proszę przyprowadzić tych panów i powiedzieć im, że chcę najpierw porozmawiać z pułkownikiem. Tylko z pułkownikiem. Edwards i Szapman wyszli, zamykając za sobą drzwi do salonu. Rudolf Kesselbach podszedł do okna i oparł czoło o szybę. Na zewnątrz, tuż pod nim, samochody i motory toczyły się w równoległych śladach, wyznaczonych podwójną linią wysepek dla pieszych. Czyste wiosenne słońce sprawiało, że miedź i lakier lśniły. Drzewa kwitły, a pąki kasztanowców zaczynały rozwijać swoje małe listki. Co u licha robi Szapman? Mruknął Kesselbach. Ile można pertraktować? Wziął ze stołu papierosa, zapalił go i zaciągnął się kilkoma wdechami. Nagle wydał z siebie lekki okrzyk. Obok niego stał człowiek, którego nie znał. Zrobił krok do tyłu. Kim pan jest? Mężczyzna. Był to dobrze ubrany, raczej elegancki osobnik o czarnych włosach i wąsach oraz twardym spojrzeniu. Mężczyzna zadrwił. Kto? Ja? Ależ pułkownikiem. Nie, nie, ten, którego tak nazywam, który pisze do mnie pod tym podpisem konwencyjnym, to nie pan. Ależ tak, tak. Ten drugi to. Ale widzi pan, mój drogi panie, to wszystko jest bez znaczenia. Najważniejsze jest to, że jestem sobą. Przysięgam panu, że tak jest. Ale jak to proszę pana, pańska godność, pułkownik! Do odwołania. Pan Kesselbach poczuł narastający strach. Kim był ten człowiek, czego on od niego chciał? Zawołał. Szapman! Co za dziwny pomysł, żeby kogoś wzywać. Moje towarzystwo panu nie wystarcza? Szapman! powtórzył pan Kesselbach. Szapman, Edwards! Szapman Edwards! naśladował go nieznajomy. Co robicie, moi przyjaciele, jesteście potrzebni. Proszę pana, rozkazuję panu, żeby mnie pan przepuścił, ale mój drogi panie, kto pana zatrzymuje? Grzecznie odsunął się na bok. Pan Kesselbach podszedł do drzwi, otworzył je i nagle odskoczył do tyłu. Przed drzwiami stał inny mężczyzna z pistoletem w ręku. Wyjąkał. Edward szab nie dokończył. W kącie przedpokoju zobaczył swojego sekretarza i służącego. Leżeli obok siebie, zakneblowani i związani. Pan Kesselbach był odważny. Mimo swojej niespokojnej, wrażliwej natury, a poczucie konkretnego zagrożenia, zamiast go złamać, przywróciło mu całą jego prężność i energię. Powoli, udając przerażenie i osłupienie, cofnął się w kierunku kominka i oparł o ścianę. Jego palec szukał elektrycznego dzwonka, znalazł go. I długo naciskał przycisk. I co dalej? Powiedział nieznajomy. Nie odpowiadając, pan Kesselbach naciskał dalej. I co dalej? Liczy pan na to, że ktoś przyjdzie? Że cały hotel się poruszy, bo nacisnął pan ten przycisk? Mój biedny panie, proszę się odwrócić i zobaczyć, że przewód jest przecięty. Pan Kesselbach odwrócił się gwałtownie, jakby chciał to sprawdzić, ale szybkim ruchem chwycił torbę, sięgnął do środka, wyjął rewolwer, wycelował w mężczyznę i strzelił. Cholera, zatem ładuje pan broń powietrzem i ciszą? Zapytał ten ostatni. Kurek kliknął drugi raz, potem trzeci. Nie rozległ się żaden wystrzał. Jeszcze trzy strzały królu kapsztadu. Nie będę szczęśliwy, dopóki nie będę miał w sobie sześciu kul. Co? Poddaje się pan? Szkoda. Zapowiadało się dobrze. Chwycił krzesło za oparcie, obrócił je, usiadł na nim i wskazał panu Kesselbachowi fotel. Proszę usiąść, drogi panie, i poczuć się jak u siebie. Papierosa? Dla mnie nie. Ja wolę cygara. Na stole leżało pudełko. Wybrał jasnego, dobrze ukształtowanego upmana, zapalił go i ukłonił się. Dziękuję. To cygaro jest przepyszne. A teraz porozmawiajmy, dobrze? Rudolf Kesselbach słuchał w zdumieniu. Kim była ta dziwna postać? Widząc jednak jego spokój i rozmowność, stopniowo się uspokajał i zaczął wierzyć, że sytuacja może zostać rozwiązana bez przemocy i brutalności. Wyjął z kieszeni portfel, rozłożył go, ukazując gruby plik banknotów i zapytał: Ile? Rozmówca spojrzał na niego z oszołomionym wyrazem twarzy, jakby miał trudności ze zrozumieniem. Zawołał po chwili: Marko! Człowiek z bronią wystąpił do przodu. Marko, ten pan jest na tyle uprzejmy, że oferuje ci te papierki dla twojej dobrej przyjaciółki. Przyjmij je, Marko! Celując rewolwerem trzymanym w prawej dłoni, Marko wyciągnął lewą rękę, przyjął banknoty i wycofał się. Ta sprawa została załatwiona w zgodzie z pana życzeniem, kontynuował nieznajomy. Przejdźmy do celu mojej wizyty. Będę mówił krótko i zwięźle. Chcę dwóch rzeczy. Po pierwsze, małej czarnej koperty z safianu, którą zazwyczaj nosi pan przy sobie. Po drugie, chyba nowej kasetki, która jeszcze wczoraj znajdowała się w torbie podróżnej. Postępujmy po kolei. Safianowa koperta? Spalona. Nieznajomy zmarszczył brwi musiała opanować go wizja starych dobrych czasów, kiedy istniały zdecydowane sposoby zmuszania do mówienia tych, którzy odmawiali zeznań. Heh, niech będzie. A to się jeszcze okaże. A chyba nowa kasetka? Spalona. O. jęknął. Kpi pan sobie ze mnie, mój drogi. Wykręcił mu rękę bezlitosnym ruchem. Wczoraj, Rudolfie Kesselbach. Wczoraj wszedł pan do Credilione. Na Boulevard d'Italien. Chowając pod płaszczem paczkę, wynajął pan skrytkę. Sprecyzujmy, numer szesnasty, rząd dziewiąty. Po podpisaniu i zapłaceniu zszedł pan do podziemia. kiedy wrócił pan na górę, paczki już nie było. Czy to prawda? Absolutna. Tak więc kasetka i koperta są w Crédit Lyonnais. Nie. Proszę dać mi klucz do swojego sejfu. Nie. Marko. Marko przybiegł. Proszę bardzo, Marko. Czterokrotny węzeł. Zanim zdążył się obronić, Rudolfa Kesselbacha złapano w zestaw lin, które siniaczyły mu ciało, gdy tylko próbował się ruszyć. Ręce unieruchomiono mu za plecami, tułów przywiązano do krzesła, a nogi owinięto taśmami, jak mumie. Szukaj, Marko. Marko zaczął szukać. Dwie minuty później wręczył swojemu szefowi mały, płaski, niklowany klucz z numerami szesnaście i dziewięć. — Doskonale. Nie ma koperty z Safianu? — Nie, szefie. — Czyli jest w szefie. — Panie Kesselbach, proszę podać mi tajny szyfr, który otwiera zamek. — Nie. — Odmawia pan? — Tak. — Marko? — Szefie? — Przyłóż lufę pistoletu do głowy tego pana. — Tak jest. — Połóż palec na spuście. — Tak jest. — No cóż, Kesselbach, mój staruszku, zdecydowałeś się mówić? — Nie. Masz dziesięć sekund, ani jednej więcej. Marko? Szefie? Za dziesięć sekund rozwalisz temu człowiekowi łeb. Zrozumiano. Kesselbach liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Rudolf Kesselbach dał mu znak. Chcesz porozmawiać? Tak. Czas najwyższy, a zatem szyfr. Hasło. Dolor. Dolor. Ból. Czy pani Kesselbach nie ma na imię Dolores? Kochany, weź. Marko, zrobisz tak, jak uzgodniliśmy. Nie ma miejsca na pomyłkę, jasne? Powtórzę. Dołączysz do Jeroma w biurze omnibusu, dasz mu klucz i przekażesz hasło. Dolor. Pójdziecie razem do Crediliony. Jerome wejdzie sam, podpisze rejestr tożsamości, zejdzie do piwnic i zabierze wszystko, co znajduje się w sejfie. Jasne? Tak szefie. Ale jeśli przez przypadek sejf się nie otworzy, jeśli słowo dolor cisza, Marko. Kiedy opuścisz kredyliony, zostawisz Jeroma, pojedziesz do domu i zadzwonisz do mnie, żeby przekazać mi wynik operacji. Jeśli przypadkiem słowo dolor nie otworzy sejfu, to ja i mój przyjaciel Kesselbach przeprowadzimy krótką, znakomitą rozmowę. Kesselbach, jesteś pewien, że się nie pomyliłeś? Tak. W takim razie oczekujesz, że otworzenie sejfu nic nie da. To się jeszcze okaże. Leć, Marko. A pan szefie? Ja zostaję. O, nie obawiaj się. Jeszcze nigdy nie ryzykowałem tak mało. Czy rozkaz jest oficjalny, Kesselbach? Tak. A niech cię skrzętnie mi o tym mówisz. Próbujesz zyskać na czasie? Miałbym dać się złapać w pułapkę, jak idiota. Zreflektował się, spojrzał na swojego więźnia i doszedł do wniosku. Nie, to niemożliwe. Nikt nie będzie nam przeszkadzać. Nie zdążył dokończyć, gdy w korytarzu zadzwonił dzwonek. Gwałtownie zasłonił usta Rudolfa Kesselbacha dłonią. A stareliście czekałeś na kogoś. Oczy jeńca błyszczały nadzieją. Spod dławiącej go ręki dobiegał chichot. Mężczyzna zadrżał z wściekłości. Zamknij się, albo cię uduszę. Dalej marko, zaknebluj go szybko. Dobrze. Dzwonek zadzwonił ponownie. Brzmiał tak, jakby sam Rudolf Kesselbach mówił. Edward, proszę otworzyć. Mężczyzna przeszedł cicho do przedpokoju i rzucił cicho, wskazując na sekretarza i służącego. Marko, pomóż mi wepchnąć to do pokoju. Tam, tak, żeby nie było ich widać. Pociągnął sekretarza, Marko służącego. Dobrze, teraz wróć do salonu. Poszedł za nim i natychmiast, przechodząc po raz drugi przez korytarz, powiedział głośno, z wyrazem zdumienia. Ale pańskiego służącego nie ma, panie Kesselbach. Nie, proszę się nie głopotać, proszę dokończyć list, sam pójdę. I cicho otworzył drzwi wejściowe. Pan Kesselbach? Zapytano go. Znalazł się przed kolosem o szerokiej, wesołej twarzy i żywych oczach, który przestępował z nogi na nogę i kręcił rondem kapelusza w rękach. Odpowiedział. Tak, to tu kogo mam zapowiedzieć? Pan Keselbach dzwonił, czeka na mnie. A to pan zapowiem pana. Proszę chwilę zaczekać. Pan Keselbach pana przyjmie. Miał czelność zostawić gościa na progu przedsionka, w miejscu, z którego przez otwarte drzwi widać było część salonu. Powoli, nawet się nie odwracając, wrócił, dołączył do swojego wspólnika stojącego u boku pana Kesselbacha i powiedział do niego — Jesteśmy skończeni. To Girel. Syryte. Drugi chwycił swój nóż, złapał go za ramię. — Nie bądź głupi, co? Mam pewien pomysł. Ale na miłość boską zrozum mnie dobrze, Marko, i mów w ten sposób. Mów tak, jakbyś był Kesselbachem, słyszysz, Marko? — Jesteś Kesselbachem. Mówił z takim opanowaniem i gwałtownym autorytetem, że Marko zrozumiał bez dalszych wyjaśnień, że ma grać rolę Kesselbacha i odezwał się tak, żeby go usłyszano. Proszę mi wybaczyć, mój drogi. Proszę powiedzieć panu Girelowi, że jest mi przykro, ale mam dużo spraw na głowie. Przyjmę go jutro rano o dziewiątej. Tak, dokładnie o dziewiątej. Dobrze, szepnął drugi. Nie ruszaj się. Wrócił do przedsionka. Girel czekał. Powiedział do niego. Pan Kesselbach przeprasza. Kończy ważną pracę. Czy jest możliwe, aby przyszedł pan jutro rano o dziewiątej? Zapadła cisza. Girel wydawał się zaskoczony i niejasno zaniepokojony. Pięść w kieszeni mężczyzny zacisnęła się. Jeden fałszywy ruch i koniec. Wreszcie Girel powiedział. Niech będzie o dziewiątej. Dobrze, będę tu. Wcisnąwszy na głowę kapelusz, odszedł korytarzami hotelu. W salonie Marko wybuchnął śmiechem. — Hehehe, <śmiech> twardziel z pana szefie. <laughs> Nieźle go pan wyrolował. Dalej, Marko, leć za nim. Jak wyjdziesz z hotelu, to idź, spotkaj się z Jeromem przy omnibusie, tak jak się umówiliśmy. I zadzwoń. Marko wyszedł szybko. Następnie mężczyzna wziął karawkę z kredensu, nalał sobie dużą szklankę wody, którą wypił jednym haustem, zmoczył chusteczkę, przetarł czoło, które pokryło się potem, następnie usiadł obok swojego więźnia i zwrócił się do niego z afektowaną grzecznością. Wypada, żebym się panu oficjalnie przedstawił, panie Kesselbach i wyciągając wizytówkę z kieszeni, powiedział: Arszę lipę, dżentelmen, włamywacz. 2. Nazwisko słynnego poszukiwacza przygód zrobiło na panu Kesselbachu ogromne wrażenie. Lipę nie mógł tego nie zauważyć i wykrzyknął: A, drogi panie, proszę oddychać. Arzę Lipę jest delikatnym włamywaczem. Krew wydaje mu się odrażająca. Nigdy nie popełnił przestępstwa innego niż przywłaszczenie sobie cudzej własności. Taki grzeszek, od co? I mówi sobie pan, że nie będzie obciążał swojego sumienia bezsensownym morderstwem. Ale czy byłoby ono takie w pana przypadku? To wszystko zależy. W tej chwili może być pan pewien, że nie żartuje. Chodźmy, towarzyszył. Przysunął swoje krzesło bliżej do fotela, uwolnił knebel swojego więźnia i wyraźnie. Kesselbach, już w dniu swojego przyjazdu do Paryża nawiązałeś kontakt z niejakim Barbaru, dyrektorem tajnej agencji wywiadowczej, a ponieważ działałeś bez wiedzy swojego sekretarza Szapmana, pan Barbaru, kiedy komunikował się z tobą listownie lub telefonicznie, przedstawiał się jako pułkownik. Śpieszę zapewnić, że Barbaru jest najuczciwszym człowiekiem na świecie, ale mam to szczęście, że jeden z jego pracowników należy do moich najlepszych przyjaciół. W ten sposób poznałem powód twojego związku z Barbaru. I tym samym nabrałem chęci zaopiekowania się tobą i do złożenia ci, dzięki dorobionym kluczom, kilku wizyt domowych, w trakcie których, niestety, nie znalazłem tego, czego szukałem. Zniżył głos i, patrząc swojemu więźniowi w oczy, w poszukiwaniu jego skrywanych myśli ciągnął. Panie Kesselbach, zleciłeś barbaru znalezienie w odmętach Paryża człowieka, który nosi lub nosił nazwisko Pierre Ledyk. Oto jego skrócony opis. Wzrost, metr siedemdziesiąt pięć, blondyn, wąsy. Cecha szczególna, koniuszek małego palca lewej ręki odcięty w konsekwencji zranienia. Ponadto na jego prawym policzku widnieje prawnie widoczna blizna. Wydaje się, że przywiązujesz ogromną wagę do odkrycia tego człowieka, jak gdyby mogło przynieść Ci znaczne korzyści. Kim on jest? Nie wiem. Odpowiedź była kategoryczna, absolutna. Wiedział czy nie wiedział? To nie miało znaczenia. Najważniejsze było to, że postanowił milczeć. Niech będzie, powiedział jego rozmówca. Ale masz na jego temat więcej szczegółowych informacji niż te, które przekazałeś Barbaru? Nie mam. Kłamie pan Kesselbach. Dwa razy przy Barbaru konsultowałeś papiery z safianowej koperty. W rzeczy samej. Co zatem z tą kopertą? Spalona? Lipę zadrżał z wściekłości. Oczywiście pomysł tortur i oferowanych przez nie wygód ponownie przemknął mu przez głowę. Spalona? Gasetka? Przyznaj się. Przyznaj, że jest w kredi Tak. Co zawiera? Dwieście najpiękniejszych diamentów z mojej prywatnej kolekcji. Ta odpowiedź zdawała się cieszyć poszukiwacza przygód. Ha! Dwieście najpiękniejszych diamentów? Powiedz no, to fortuna. Tak, wywołuje u ciebie uśmiech. Dla ciebie to drobiazg, a twój sekret jest wart więcej. Dla ciebie tak, ale dla mnie? Chwycił cygaro, odpalił zapałkę i machinalnie ją zgasił, po czym zamyślił się na chwilę znieruchomiały. Minuty mijały. Roześmiał się. <laughs> Masz nadzieję, że ekspedycja się nie powiedzie i nie otworzę sejfu. Ale wtedy będziesz musiał zapłacić mi za fatygę. Nie przyszedłem tu po to, żeby zobaczyć miny, jakie strzelasz w fotelu. Diamenty, skoro są tam diamenty. Jeśli nie, to skórzana koperta. Stanowi to pewien dylemat. Zerknął na zegarek. Pół godziny. Cholera, kusisz los. Ale nie śmiej się, pani Kesselbach. Dzięki uczciwemu człowiekowi nie wrócę z pustymi rękami. Wreszcie. Zadzwonił telefon. Lipę szybko chwycił słuchawkę i zmienił ton głosu, naśladując szorstką intonację swojego więźnia. Tak, to ja, Rudolf Kesselbach. A e, dobrze, proszę pani, proszę mnie połączyć. Czy to ty, Marko? Doskonale. Jak poszło? O, w samą porę. Bez problemów. Ha, wyrazy uznania, dzieciaku. Co zatem odebraliśmy? Chyba nowa kasetka. Nic więcej? Żadnego papieru? No, no, a w kasetce? Czy te diamenty są piękne? O, doskonale, doskonale. Chwileczkę, Marko, daj mi pomyśleć. Hm, to wszystko widzisz? Gdybyś chciał znać moje zdanie. O, moment, nie ruszaj się, zostań przy telefonie odwrócił się. Kesselbach, czy zależy ci na twoich diamentach? Tak. Odkupiłbyś je ode mnie? Być może. Ile? Pięćset tysięcy? Pięćset tysięcy tak. Tyle, że tu pojawia się problem. Jak będzie przebiegała wymiana? Czek? Nie wyrolujesz mnie. Albo ja ciebie. Słuchaj, pojutrze rano wpadnij do Lyonnais. Wybierz te pięćset banknotów i idź na spacer do Bois koło tej Będę miał diamenty. W torbie, tak będzie wygodniej. Kasetka jest zbyt widoczna. Kesselbach zadygotał. Nie, nie, kasetka chce wszystko. A? Powiedział Lipę, wybuchając śmiechem. <grym>, nabrałeś się. Nie obchodzą cię diamenty, można je wymienić. Ale na kasetce zależy ci tak, jak na własnej skórze. Cóż, będziesz ją miał? Za sprawą arsena. Będziesz miał kasetkę jutro rano w paczce pocztowej. Ponownie podniósł słuchawkę. Marko, masz przed sobą to pudełko? Co jest w nim takiego szczególnego? Heban inkrustowany kością słoniową. No, tak, wiem o tym. Japoński styl. Fubur son antoine Brak oznaczenia. A, mała, okrągła etykietka obramowana na niebiesko i opatrzona numerem. Tak, oznaczenie handlowe. A, to bez znaczenia. Czy dno pudełka jest grube? Niezbyt grube. Zatem nie ma podwójnego dna. Powiedz, Marko, Spójrz na inkrustację z kości słoniowej na górze. A raczej nie, na pokrywie. Triumfował radośnie. Pokrywa to jest to, Marko. Kesselbach mrugnął. Spalony. A Kesselbach, staruszku, nie widziałeś, że cię obserwuję? Cholerna niezdara. A wracając do Marko. No dobrze, gdzie jesteś? Czy w pokrywce jest lusterko? Ślizga się, są w nim mrowki? Nie. No to je przełam. Tak, mówię ci, żeby się przełamał. To lustro nie ma racji bytu. Dodano je, zniecierpliwił się. Głupcze, nie wtrącaj się w to, co cię nie dotyczy. Wykonaj. Musiał usłyszeć odgłos tłuczonego szkła, wywołany przez Marko na drugim końcu linii, ponieważ wykrzyknął triumfalnie. Czy nie mówiłem ci, Kesselbach, że ta rewizja będzie udana? Halo? Czy to to? No i co? List? Zwycięstwo, wszystkie diamenty kapsztadu i tajemnica tego jego mościa. Odłączył drugą słuchawkę, ostrożnie przyłożył sobie obie do uszu i powiedział. Czytaj, Marko, czytaj powoli. Najpierw koperta. Dobrze, teraz powtórz. Powtarzał. Kopia listu zawartego w czarnej teczce z safianu. Co dalej? Rozerwij kopertę, Marko. Masz coś przeciwko, panie Kesselbach? nie jest to zbyt poprawne ale w każdym razie Ach, śmiało marko pan keselbach ci pozwala już cóż czytaj posłuchał a potem się roześmiał cholera czy to nie olśniewające? dobrze podsumujmy zwykła kartka papieru złożona na cztery której zgięcia wydają się całkiem nowe dobrze w prawym górnym rogu kartki te słowa metr siedemdziesiąt pięć lewy mały palec ucięty i tak dalej tak, to jest opis pana Piera Leduka. Pismo kasalbacha, czyż nie? No cóż. A na środku kartki to słowo, dużymi literami. A pum. Marko, mój chłopcze, zostaw papier w spokoju, nie dotykaj kasetki ani diamentów. Za dziesięć minut skończę już z jego mościem. Dołączę do ciebie za dwadzieścia minut. A tak przy okazji. Przysłałeś mi samochód? Ha, doskonale. Do zobaczenia później. Odłożył aparat na miejsce, wyszedł do przedpokoju, potem do sypialni, upewnił się, że sekretarz i służący nie poluzowali swoich więzów i że nie grozi im zadławienie kneblem, potem wrócił do swojego więźnia. Miał stanowczy, nieprzejednany wyraz twarzy. Nie śmiej się już, Kesselbach. Jeśli nie będziesz mówić źle z tobą, podjąłeś już decyzję? W jakiej sprawie? Bez głupstw, powiedz co wiesz. Ja nic nie wiem. Kłamiesz co oznacza słowo apum. Gdybym wiedział, nie zapisałbym go, ale do kogo lub do czego się odnosi? Skąd je skopiowałeś? Skąd się wzięło? Pan Kesselbach nie odpowiedział. Lipę wznowił nerwowym, urywanym tonem. Posłuchaj, Kesselbach, złożę ci propozycję. Jakkolwiek bogaty jesteś, jakkolwiek wielkim człowiekiem jesteś, nie ma aż tak wielkiej różnicy między tobą a mną. Syn kotlarza z Augsburga i Arsę Lipę, książę włamywaczy, mogą dojść do porozumienia i żadnemu z nich nie przyniesie to hańby. Ja okradam mieszkania, ty giełdę. To wszystko jest po jednych pieniądzach. To tyle Kesselbach. Połączmy siły w tej sprawie. Potrzebuję cię, ponieważ nie wiem. Potrzebujesz mnie, ponieważ w pojedynkę nie wyjdziesz z tego. Barberu jest głupcem, ja jestem Lipę. Zgoda? Cisza. Lipę nalegał drżącym głosem. Odpowiedz, Kesselbach, zgoda? Jeśli tak, to w ciągu czterdziestu ośmiu godzin znajdę twojego Pierre Lydka. Bo to o niego chodzi, prawda? Ta sprawa dotyczy jego. No odpowiedz, kim jest ten osobnik? Dlaczego go szukasz? Co o nim wiesz? Uspokoił się nagle. Położył rękę na ramieniu Niemca i rzucił ostro. Tylko jedno słowo. Tak czy nie? Nie. Wyciągnął z kieszeni Kesselbacha wspaniały złoty chronometr i położył go na kolanach więźnia. Rozpiął kamizelkę Kesselbacha, odsunął na bok koszulę, odsłonił klatkę piersiową i chwytając ze stołu sztylet ze stali, z rączką pokrytą złotem, przyłożył go do miejsca, w którym bicie serca powodowało pulsowanie nagiego ciała. Ostatnia szansa? Nie. Panie Kesselbach, jest za osiem trzecia, jeśli nie odpowie pan w ciągu ośmiu minut. Jest pan martwy. Trzy. Następnego ranka, dokładnie o wyznaczonej dla niego godzinie, brygadier Girel przybył do hotelu Palas. Nie zatrzymując się i ignorując windę, wszedł po schodach na górę. Na czwartym piętrze skręcił w prawo, poszedł korytarzem i zadzwonił pod numer 415. Jako, że nie było słychać żadnego odzewu, spróbował ponownie. Po sześciu nieudanych próbach udał się do biura na piętrze. Był tam kamerdyner. — Pan Kesselbach? — dzwoniłem już dziesięć razy. — Pan Kesselbach nie spał tu dziś. Nie widzieliśmy go od wczorajszego popołudnia. A jego służący, sekretarz... Ich również nie widzieliśmy. Zatem oni również nie spali w hotelu? Prawdopodobnie, prawdopodobnie, ale pan powinien być pewny. Dlaczego pan Kesselbach nie jest u nas w hotelu, a u siebie, w swoim prywatnym mieszkaniu? Nie my go obsługujemy, a jego służący. I nic nie wiemy o tym, co się u niego dzieje. W rzeczy samej, w rzeczy samej. Girel sprawiał wrażenie bardzo zakłopotanego. Przybył z oficjalnymi rozkazami, konkretną misją, w granicach której mógł korzystać ze swojej inteligencji. Poza tymi granicami nie wiedział, jak się zachować. Gdyby szef był tutaj mruknął gdyby szef był tutaj pokazał swoją kartę i przedstawił się. Następnie zapytał na wszelki wypadek A zatem nie widział pan, jak wracali? Nie, ale widział pan, że wyszli też nie. W takim razie skąd pan wie, że wyszli? Od jego mościa, który przyszedł wczoraj po południu do 415. Któż to taki? Jego mość z brązowymi wąsami. Spotkałem go, gdy wychodził około godziny trzeciej. Oznajmił mi. Mieszkańcy 415 właśnie wyszli. Pan Kesselbach będzie spał dziś w nocy w wersaj w rezerwuar. Można mu tam wysłać pocztę. Ale kim był ten człowiek? Czy jego upoważnienia to powiedział? Nie wiem. Girel był zaniepokojony, wszystko to wydawało mu się dość dziwne. Ma pan klucz? Nie. Pan Kaselbach zlecił wykonanie specjalnych kluczy. Chodźmy sprawdzić. Girel zadzwonił ponownie, wściekły. Już miał wychodzić, gdy nagle schylił się i przyłożył ucho do dziurki od klucza. Proszę posłuchać. Powiedziałbym, że. Ależ tak, to bardzo wyraźne. Skargi jęki solidnie trzasnął w drzwi pięścią. Ależ zaraz nie ma pan prawa, nie mam prawa. Uderzył kilka razy, ale na próżno, od razu się poddał. Szybko, szybko ślusarza. Jeden z chłopców hotelowych rzucił się do biegu. Girel chodził tam i z powrotem, hałaśliwy i niezdecydowany. Służący z innych pięter zbili się w grupki. Przychodzili ludzie z biura, z kierownictwa? Girel wykrzyknął a może by wejść przez sąsiednie pokoje? Są połączone z mieszkaniem? Tak, ale łączące je drzwi są zawsze zamknięte z obu stron. A zatem dzwonię do Siretę, powiedział Girel, który poza szefem nie widział już innego ratunku. I na komisariat zasugerowano. Tak, skoro tak sobie państwo życzą, odpowiedział tonem dżentelmena, którego nie interesują formalności. Kiedy wrócił do telefonu, ślusarz kończył wypróbowywać swoje klucze. Dopiero ostatni poruszył zamkiem. Girel wszedł szybko. Natychmiast pobiegł do miejsca, z którego dochodziły skargi i natknął się na dwa ciała – sekretarza Szapmana i służącego Edwardsa. Jeden z nich, Szapman, dzięki cierpliwym wysiłkom zdołał nieco poluzować swój knebel i wydawał z siebie ciche, głuche pomruki. Drugi sprawiał wrażenie śpiącego. Zostali uwolnieni. Girel niepokoił się, a pan Kesselbach wszedł do salonu. Pan Kesselbach został usadzony w fotelu przy stole i przywiązany do oparcia. Głowa opadła mu na pierś. Zemdlał, stwierdził Girel, podszedłszy do niego. Widocznie wysiłek, który podjął, pozbawił go sił. Szybko przeciął liny wiążące ramiona. Uwolniona pierś opadła do przodu. Girel chwycił go za ramię i cofnął się z okrzykiem przerażenia. Ależ on nie żyje. Proszę dotknąć. Ręce są zimne. Proszę spojrzeć mu na oczy ktoś rzucił, to pewnie apopleksja albo pęknięty tętniak. Rzeczywiście, nie ma żadnych śladów obrażeń. To śmierć naturalna. Zwłoki położono na kanapie, a ubranie rozpięto. Jednak na białej koszuli natychmiast wykwitły czerwone plamy, a gdy tylko ją zdjęto, okazało się, że w klatce piersiowej, w miejscu serca, znajdowało się małe rozcięcie, z którego wypływał cienki strumień krwi. A do koszuli przypięto kartkę. Girel pochylił się. To była wizytówka Arsena Lipę, również zakrwawiona. Wtedy Girel wyprostował się, władczo i gwałtownie. Przestępstwo, Arsena Lipę. Wynocha, wyjść wszyscy. Niech nikt nie zostanie w tym salonie ani w sypialni. Zabierzcie tych panów i opatrzcie ich w innym pokoju. Wynocha wszyscy. Niczego nie dotykać. Przyjdzie szef. Arsę Lipę, Girel powtórzył te dwa fatalne słowa, całkowicie sparaliżowany. Rozbrzmiewały w nim jak pogrzebowy dzwon. Arsę Lipę, król bandytów, największy poszukiwacz przygód. Zaraz. Ale czy to w ogóle możliwe? Ależ skąd wymamrotał? To nie jest możliwe, bo on nie żyje. Tyle, że czy on naprawdę był martwy? Arszę Lippin. Stał przy zwłokach, ogłupiały i oszołomiony, bez ustanku obracając wizytówkę z pewną obawą, jakby właśnie objawił mu się duch. Arszę Lippin! Co miał zrobić? Działać? Zaangażować się w walkę z wykorzystaniem własnych środków? Nie. Nie. Lepiej było nie działać. Gdyby podjął wyzwanie takiego przeciwnika, błędów nie można byłoby uniknąć. Zresztą, czy nie miał przyjść szef? Szef przyjdzie. Cała psychologia Girela sumowała się w tym krótkim zdaniu. Sprawny i wytrwały, pełen odwagi i doświadczenia, o Herkulesowej sile, należał do tych, którzy idą naprzód tylko wtedy, gdy wskaże im się kierunek, a dobrą robotę wykonują tylko wtedy, gdy im się to zleci. Jak bardzo pogłębił się ten brak inicjatywy, odkąd pan Lenormand zajął miejsce pana Dudui w departamencie Sirte. Ten to był przywódcą, ten Lenormand. Z nim było się pewnym, że idzie się dobrą drogą, tak pewnym, że Girel zatrzymywał się, gdy tylko szef nie oferował mu żadnego popchnięcia. Ale szef nadchodził. Na swoim zegarku Girel obliczył dokładny czas jego przybycia. Miał nadzieję, że komisarz policji go nie wyprzedzi i że sędzia śledczy, który bez wątpienia został już wyznaczony, czy koroner, nie zjawią się, aby poczynić jakieś nieodpowiednie uwagi, zanim szef będzie miał czas, aby utrwalić w swoim umyśle istotne elementy sprawy. No cóż, Gyrl, o czym tak dumasz? Szefie. Gdyby wziąć pod uwagę sam wyraz twarzy i błyszczące za okularami oczy pana Lenormand, to był on jeszcze młodym człowiekiem, ale prawie starym, jeśli zauważyło się jego pochylone plecy, skórę suchą jak pożółkły wosk, siwiejące brodę i włosy, a także ogół jego kruchego, niezdecydowanego chorego wyglądu. Swoje życie spędził w koloniach, jako komisarz rządowy, na najniebezpieczniejszych ze stanowisk. Nabawił się tam gorączek, zyskał nieposkromioną energię pomimo fizycznego upadku, nabrał nawyku życia w samotności, małomówności i działania w milczeniu, także swego rodzaju mizantropii i nagle w wieku około pięćdziesięciu pięciu lat, po słynnej sprawie trzech Hiszpanów z Biskry, okrył się wielką i słuszną sławą. Zadość uczyniono wtedy niesprawiedliwości, a jego natychmiast mianowano do Bordeaux. Potem został zastępcą szefa w Paryżu, a następnie, po śmierci pana Dudui, szefem Syryte. Na każdym z tych stanowisk wykazał się tak nieszablonową pomysłowością postępowania, Takimi zasobami, tak nowymi i oryginalnymi cechami, a przede wszystkim osiągnął tak solidne wyniki w poprowadzeniu ostatnich czterech czy pięciu skandali, które wstrząsnęły opinią publiczną, że jego nazwisko zaczęto wymieniać w gronie nazwisk najznakomitszych policjantów. Giral nie wahał się. Był ulubieńcem szefa, który kochał go za jego szczerość i bierne posłuszeństwo. Stawiał pana Lenormand ponad wszystkich innych, był bożyszczem, bogiem, który nie popełnia błędów. Tego dnia pan Lenormand sprawiał wrażenie szczególnie zmęczonego. Usiadł znużony, rozsunął klapy surduta, starego surduta, znanego ze swojego staromodnego kroju i oliwkowego koloru. Rozwiązał swój brązowy fular, równie słynny i mruknął. Mów. Girel opowiedział wszystko, co widział i czego się dowiedział powiedział to zwięźle zgodnie ze zwyczajem który narzucił mu szef ale kiedy pokazał wizytówkę Lipę pan Lenormand wzdrygnął się Lipę zawołał tak Lipę to zwierzę znowu jest na powierzchni tym lepiej tym lepiej uznał pan Lenormand po chwili zastanowienia oczywiście tym lepiej kontynuował Girel Lubił komentować rzadkie słowa przełożonego, któremu był w stanie wytknąć jedynie małomówność. Tym lepiej, bo w końcu zmierzy się pan z przeciwnikiem godnym pana, a lipę znajdzie swojego mistrza. Lipę nie będzie już istniał. Lipę szukaj, przerwał mu pan lenormand. Zabrzmiało to jak rozkaz myśliwego wydany psu. I rzeczywiście, jak dobry pies, żywy, inteligentny, w pogoni za fretką, Girel szukał pod nadzorem swojego pana. Pan Lenormand wskazywał mu końcem laski, na taki, a taki kąt, takie a takie krzesło, tak jak z pieczołowitą świadomością wskazuje się na krzak lub kępę trawy. Nic, podsumował brygadier. Nic dla ciebie, mruknął pan Lenormand. To chciałem powiedzieć. Wiem, że dla pana rzeczy mówią jak ludzie, jak prawdziwi świadkowie. Niemniej jednak mamy tu do czynienia z przestępstwem rzeczy samej popełnionym przez Lipę. Pierwszym, zauważył pan Lenormand. Pierwszym, rzeczywiście. Ale to było nieuniknione. Nie można prowadzić takiego życia i nie zostać zmuszonym do popełnienia przestępstwa na skutek okoliczności. Pan Kesselbach musiał się bronić nie, skoro był związany. W rzeczy samej, przyznał Girel, skonsternowany. I to jest właśnie najciekawsze. Po co zabijać przeciwnika, który już nim nie jest? No, — Ale nieważne. Gdybym wczoraj schwycił go za gardło, gdy staliśmy twarzą w twarz w wyjściu na korytarz... Pan Lenormand wyszedł na balkon. Następnie odwiedził pokój pana Kesselbacha, znajdujący się po prawej stronie, i sprawdził, czy okna i drzwi są zamknięte. — Okna tych dwóch pokoi były zamknięte, kiedy wszedłem — powiedział Girel. — Zamknięte czy popchnięte? — Nikt ich nie dotykał. Są zamknięte, szefie. Szum głosów sprowadził ich z powrotem do salonu. Tam zastali lekarza sądowego badającego zwłoki i pana Formeriego, sędziego śledczego. Pan Formeri wykrzyknął: Arsę Lipę. W końcu cieszę się, że łaskawy los stawia mnie znowu przed tym bandytą. Facet przekona się, na co mnie stać, tym razem jako morderca. Za nas obu, mistrzu Lipę. Pan Formery nie zapomniał o dziwnej przygodzie z tiarą księżniczki Lumbal, ani o tym, jak lipę, zwinął ją w godny, podziwu sposób kilka lat wcześniej. Sprawa ta cieszyła się sławą w annałach pałacu. Ludzie nadal śmiali się na myśl o niej, a sam pan Formery zachował słuszne poczucie urazy i chęć dokonania jawnej zemsty. Zbrodnia jest oczywista, oznajmił pełen pewności. Motyw będzie łatwy do ustalenia, tak. Wszystko dobrze, panie Lenormand. Kłaniam się panu i jestem zachwycony. Pan Formery nie był bynajmniej zachwycony, wręcz przeciwnie. Nie lubił obecności pana Lenormand. Szef Sirity z trudem ukrywał pogardę, jaką wobec niego żywił. Mimo wszystko wyprostował się i kontynuował uroczyście. Czyli, panie doktorze, ocenia pan, że do zgonu doszło około dwunastu godzin temu, być może wcześniej? Tak przypuszczam. Całkowicie się zgadzamy. A narzędzie zbrodni? Nóż, o bardzo cienkim ostrzu, panie sędzio, odpowiedział lekarz. Proszę spojrzeć. Ostrze wytarto osobistą chusteczką zmarłego. Rzeczy samej, rzeczy samej, widoczny ślad. A teraz przesłuchajmy sekretarza i służącego, pana Kesselbacha. Nie mam wątpliwości, że ich zeznania rzucą odrobinę światła. Szapman, którego przeniesiono do jego pokoju na lewo od salonu, a także Edwards, już doszli do siebie po ciężkich przeżyciach. Szczegółowo opowiedział o wydarzeniach poprzedniego dnia, o niepokojach pana Kesselbacha, o zapowiedzianej wizycie niejakiego pułkownika, a na koniec o napadzie na nich. — Ha! Ha! — zawołał pan Formery. — Jest i wspólnik. I usłyszał pan jego imię. — Marko, mówi pan, to jest bardzo ważne. Gdy złapiemy wspólnika, prace posuną się do przodu. Owszem, ale go nie mamy, rzucił pan Lenormand. Zobaczymy. Wszystko w swoim czasie. A więc, panie Szapman, ten marko wyszedł tuż po dzwonku pana girela. Tak, słyszeliśmy jak wychodził. A po jego wyjściu nie słyszał pan nic więcej? Tak, od czasu do czasu, ale niewyraźnie. Drzwi były zamknięte. Jaki to był rodzaj hałasu, podniesione głosy, ten osobnik, proszę nazywać go po imieniu, to Arsen Lipę. Arson Lipę musiał zadzwonić. Wspaniale. Przesłuchamy osobę w hotelu, która jest odpowiedzialna za dział komunikacji z miastem, a później... Czy słyszał pan, że on też wyszedł? Upewnił się jeszcze, czy jesteśmy dobrze związani, a, a kwadrans później wyszedł, zamykając za sobą drzwi do przedpokoju. Tak, gdy tylko zostało popełnione przestępstwo. Idealnie. Idealnie. Wszystko układa się w całość. A zatem. Potem już nic więcej nie słyszeliśmy. Noc minęła. Zmęczenie sprawiło, że stałem się senny. Edward też. I dopiero dziś rano. Tak, wiem. Dobrze, nie jest źle. Wszystko pasuje. Wyodrębniając etapy swojego dochodzenia tonem mającym zaznaczać ilość zwycięstw nad nieznanym, wymamrotał zamyślony. Wspólnik, telefon, czas zbrodni, odgłosy? Dobrze, bardzo dobrze. Musimy jeszcze ustalić motyw. W tym przypadku, ponieważ chodzi o lipę motyw jest jasny. Panie Lenormand, nie zauważył pan żadnego śladu włamania? Żadnego. O dlatego że kradzież dokonano na osobie ofiary czy portfel odnaleziono zostawiłem go w kieszeni marynarki powiedział Kirel wszyscy udali się do salonu gdzie pan Formelli stwierdził że w portfelu znajdują się tylko wizytówki i dokumenty tożsamości to dziwne pani Szapman, czy mógłby nam pan powiedzieć czy pan Kesselbach miał przy sobie jakieś pieniądze tak wczoraj to znaczy Przedwczoraj poszliśmy do Credilione, gdzie pan Kesselbach wynajął skrytkę, skrytkę depozytową w Credilione. Dobrze, trzeba będzie to sprawdzić. A przed wyjściem pan Kesselbach poprosił o otworzenie konta i wyjął pięć lub sześć tysięcy franków w banknotach. Doskonale. Wszystko jasne. Szapman kontynuował. I jest jeszcze jedna kwestia. Panie sędzio, śledczy. Pan Kesselbach, który od kilku dni był bardzo zmartwiony, mówiłem Państwu o przyczynie projekcie, do którego przywiązywał ogromną wagę. Pan Kesselbach wydawał się być szczególnie zainteresowany dwiema rzeczami. Po pierwsze, chyba kasetką i tę kasetkę oddał na przechowanie w Credit Lyonnais, a po drugie, małą czarną kopertą z safianu, w której schował pewne dokumenty. Gdzie jest ta koperta? Przed przyjściem Lipę umieścił ją przy mnie w tej torbie podróżnej. Pan formery chwycił torbę i przeszukał ją. Nie było w niej koperty, zatarł ręce. Znamy sprawcę, warunki i motyw zbrodni. Ta sprawa nie będzie się ciągnąć. Czy zgadzamy się we wszystkim, panie Lenormą? W niczym nastał moment oszołomienia. Przybył komisarz policji, a za nim, pomimo funkcjonariuszy pilnujących drzwi, horda dziennikarzy i pracowników hotelu, którzy wdarli się do środka i zajęli cały przedpokój. Mimo, że cierpkość tego człowieka była znana wszystkim cierpkość niepozbawiona grubiaństwa, które zaowocowało już kilkoma ostrzeżeniami z wysokich stanowisk to gwałtowność odpowiedzi wprawiała jednak w zakłopotanie. Pan Formery sprawiał wrażenie szczególnie zaskoczonego. Jednakże, zaczął, nie widzę tu nic skomplikowanego. Lipę jest złodziejem. Dlaczego zabił? Zapytał pan Lenormand. Żeby ukraść. Pan wybaczy. Relacje świadków dowodzi, że napad rabunkowy miał miejsce przed morderstwem. Pan Kesselbach został najpierw związany i zakneblowany, a następnie obrabowany. Dlaczego Lipę, który nigdy wcześniej nie popełnił przestępstwa? Miałby zabić człowieka, który już został obezwładniony i okradziony. Sędzia śledczy pogłaskał swoje długie blond bokobrody w geście świadczącym o frustracji. Zdawało mu się, że nie jest w stanie rozwiązać postawionego przed nim problemu. Odpowiedział zamyślonym tonem: Istnieje kilka odpowiedzi na to pytanie to znaczy to zależy. To zależy od wielu elementów, które nie są nam jeszcze znane, a poza tym zastrzeżenie dotyczy tylko natury, motywu, co do reszty się zgadzamy. Nie. Również tym razem padła ostra odpowiedź ostra, dotkliwa, prawie nieuprzejma do tego stopnia, że sędzia, całkowicie zrozpaczony, nie odważył się nawet zaprotestować. Przy tym dziwnym współpracowniku zabrakło mu słów. W końcu powiedział, każdy ma swój własny system. Byłbym ciekaw poznać pański. Nie mam żadnego. Szef Syret wstał i zrobił kilka kroków po pokoju, opierając się na swojej lasce. Wokół niego panowała cisza. To było dość ciekawe widzieć tego starego, schorowanego, kruchego człowieka, który dominował nad innymi siłą autorytetu, odczuwalnego, choć jeszcze nie zaakceptowanego. Po dłuższej chwili milczenia powiedział: Chciałbym odwiedzić pomieszczenia przylegające do tego mieszkania. Kierownik pokazał mu plan hotelu. Do pokoju po prawej stronie, sypialni pana Kesselbacha, można było wejść tylko z przedpokoju w mieszkaniu. Ale w pokoju po lewej, sypialni sekretarza, znajdowało się przejście do innego pomieszczenia. Zobaczmy je, powiedział. Pan Formerin nie mógł powstrzymać się od wzruszenia ramionami i mruknięcia, ale drzwi łączące są zablokowane, a okno zamknięte. Zobaczmy je, powtórzył pan Lenormand. Zaprowadzono go do pokoju, pierwszego z pięciu pomieszczeń zarezerwowanych dla pani Kesselbach. Następnie, na jego prośbę, zaprowadzono go do kolejnych. Wszystkie drzwi łączące były zamknięte z obu stron. Zapytał. Żaden z tych pokoi nie jest zajęty? Żaden. Klucze? Klucze są cały czas w biurze, a zatem nikt nie mógł się dostać do środka. Poza tym chłopcem z tego piętra, odpowiedzialnym za wietrzenie i odkurzanie. Przyprowadźcie go. Służący, człowiek o nazwisku Gustave Budo, odpowiedział, że dzień wcześniej, zgodnie z poleceniem, zamknął okna we wszystkich pięciu pokojach. O której godzinie? O szóstej wieczorem. I nic pan nie zauważył? Nie, nic. A dziś rano? Dziś o ósmej rano otworzyłem okna. I nic pan nie znalazł? Nie, nic. A jednak zawahał się. Po pytaniami pytania mi odpowiedział w końcu. No cóż, z kominka w 420 wziąłem papierośnicę, którą miałem zamiar zanieść dziś wieczorem do biura. Czy mają pan przy sobie? Nie, jest w moim pokoju. To etui z polerowanej stali. Po jednej stronie jest tytoń i bibułki papierosowe, po drugiej zapałki. Są dwa złote inicjały. L i M. Co pan mówi? To Szapman się odezwał. Wyglądał na bardzo zaskoczonego i zawołał do służącego etui z polerowanej stali, tak pan mówi? Tak. Z trzema przegródkami na tytoń, bibułki i zapałki. Rosyjski tytoń, czyż nie? Delikatny, jasny? Tak. Proszę po nie pójść. Chciałbym zobaczyć. Przekonać się na własne oczy. Na znak szefa Siretę Gustaw Buddo odszedł. Pan Lenormand usiadł i swoim bystrym wzrokiem zbadał dywan, meble i zasłony. Zapytał: To numer czterysta dwadzieścia, prawda? Tak, sędzia roześmiał się. Chciałbym się dowiedzieć, jaki widzi pan związek między tym incydentem a tragedią. Od pokoju, w którym Kesselbach został zamordowany, oddziela nas pięć zamkniętych drzwi. Pan Lenormand nie raczył odpowiedzieć. Czas minął. Gustaw nie wrócił. Gdzie on śpi, panie dyrektorze? Na szóstym piętrze, na Rue de Judy. a więc nad nami. Dziwne, że jeszcze nie wrócił. Czy byłby pan tak uprzejmy i wysłał kogoś? Kierownik udał się tam osobiście, w towarzystwie Szapmana. — Kilka minut później wrócił sam, biegnąc. Jego rysy zdradzały wzburzenie. No? M martwy. Zamordowany? Tak. Do licha to wajdacy, zawołał pan Lenormand. Szybko, Girel, niech zamkną drzwi hotelu. Pilno i A pan, panie kierowniku, proszę nas zaprowadzić do pokoju Gustawa Bido. Dyrektor wyszedł. Jednak opuszczając pokój, pan Lenormand schylił się i podniósł maleńki kawałek papieru, w którym utkwił wzrok już wcześniej. Była to etykieta w niebieskiej ramce. Widniał na niej numer 813. Włożył ją do portfela i dołączył do innych. Pięć. Cienka rana na plecach między łopatkami. Lekarz oświadczył dokładnie taki sam uraz jak u pana Kesselbacha. Tak, powiedział pan Lenormand. Uderzyła ta sama dłoń i przy użyciu tej samej broni. Wnioskując z pozycji zwłok, mężczyzna musiał zostać zaatakowany, kiedy klęczał przed łóżkiem w poszukiwaniu papierośnicy ukrytej pod materacem. Ramię tkwiło jeszcze między materacem i sprężynami, ale etui nigdzie nie było. To musiał być diabelnie obciążający przedmiot. Zasugerował pan Formery, który nie śmiał już wysuwać zbyt precyzyjnych opinii. Oczywiście potwierdził szef Sirte. Ale z nami inicjały L i M, a z tym, co zdawał się mieć nam przekazać pan Szapman, łatwo się wszystkiego dowiemy. Pan Lenormand zadygotał. Szapman, gdzie on jest? Spojrzeli na korytarz, wypełniony tłoczącymi się grupkami. Szapmana tam nie było. Pan Szapman mi towarzyszył, oznajmił kierownik. Tak, tak, wiem, ale nie zszedł z panem na dół. Nie, zostawiłem go przy zwłokach. Zostawił go pan samego? Powiedziałem mu zostań, nie ruszaj się. I nie było tam nikogo? Nie widział pan nikogo? W korytarzu nie. Ale na sąsiadujących strychach. Albo proszę spojrzeć, za tym zakrętem. Nikt się tam nie ukrywał? Pan Lenormand wydawał się bardzo wzburzony. Chodził w te i z powrotem, otwierał drzwi do pokoi. Nagle rzucił się biegiem ze zwinnością, o jaką nikt by go nie podejrzewał. Popędził sześć pięter w dół, a w pewnej odległości za nim podążali kierowniki sędzia śledczy. Na dole, przy głównym wejściu, znalazł Girela. — Nikt nie wyszedł? — Nikt. — Przy drugich drzwiach, na Rio Orvieto, umieściłem tam Dziuziego ordynansa. — Z oficjalnym poleceniem? — Tak, szefie. W obszernym hotelowym holu tłum podróżnych tłoczył się niespokojnie, komentując mniej lub bardziej dokładne wersje zbrodni, które do nich dotarły. Wszyscy służący, wezwani telefonicznie, przybyli jeden po drugim. Pan Lenormand od razu ich przesłuchał. Żaden z nich nie mógł udzielić żadnych informacji. Zgłosiła się jednak pokojówka z piątego piętra. Jakieś dziesięć minut wcześniej minęła dwóch panów schodzących tylnymi schodami. Między piątym a czwartym piętrem. Schodzili bardzo szybko. Jeden trzymał drugiego za rękę. Zdziwiłam się, widząc tych dwóch panów na tylnych schodach. Byłaby pani w stanie ich rozpoznać? Pierwszego nie odwrócił głowę. To był drobny blondyn. Miał miękki, czarny kapelusz i czarne ubranie, a drugi A, ten drugi to Anglik o dużej ogolonej twarzy, ubranie w kratę. Nie miał nic na głowie. Opis ten? Odnosił się oczywiście do szapmana. Kobieta dodała. Sprawiał wrażenie dość zabawne wrażenie, jakby oszalał. Oświadczenie Girela nie wystarczyło panu Lenormand. Pytał po kolei bojów stojących przy obu drzwiach. Zna pan pana szapmana? Tak, proszę pana, zawsze z nami rozmawiał. Nie widział pan, żeby wychodził? Nie, nie. Dziś rano nie wychodził. Lenormand zwrócił się do komisarza policji. Ilu ma pan ludzi, komisarzu? Czterech. To nie wystarczy. Proszę zadzwonić do swojego sekretarza i poprosić go o wysłanie wszystkich dostępnych ludzi. Proszę też samemu zorganizować jak najściślejszy nadzór nad wszystkimi wyjściami. Stan oblężenia, panie komisarzu. Ale, zaprotestował kierownik, moi klienci. Nie obchodzą mnie pańscy klienci, proszę pana. Mój obowiązek jest na pierwszym miejscu. I moim obowiązkiem jest dokonać aresztowania, niezależnie od ceny. Sądzi pan więc? Zaryzykował sędzia, śledczy. Nie sądzę, proszę pana. Jestem pewien, że autor podwójnego morderstwa jest nadal w hotelu. Ale, Szapman. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć, czy Szapman jeszcze żyje. W każdym razie to kwestia minut, sekund. Girel, weź dwóch ludzi i przeszukajcie wszystkie pokoje na czwartym piętrze. Panie kierowniku, Jeden z pańskich pracowników będzie im towarzyszył. Wybiorę się na pozostałe piętra, gdy przybędą posiłki. No dalej, Girel, ruszaj na polowanie i niej oczy szeroko otwarte. To duży zwierz. Girel i jego ludzie pośpiesznie odeszli. Pan Lenormand pozostał w holu, w pobliżu biur hotelowych. Tym razem ani myślał usiąść, jak to miał w zwyczaju. Chodził od głównych drzwi do wejścia na Vieto i z powrotem. Od czasu do czasu Wydawał polecenia. Panie kierowniku, niech pan pilnuje kuchni. Mogli uciec tamtędy. Panie kierowniku, niech pan powie swojej telefonistce, że ma nie przekazywać połączeń nikomu, kto chciałby zadzwonić z hotelu do miasta. Jeśli ktoś zadzwoni z miasta, niech połączy z podaną osobą, ale niech zanotuje jej nazwisko. Panie kierowniku, proszę sporządzić listę klientów, których nazwiska zaczynają się na L lub M. Powiedział to wszystko nagłoś, jak generał armii, wydający swoim porucznikom rozkazy, od których zależy wynik bitwy. Zaiste ta bezlitosna i straszna walka rozgrywała się w eleganckiej scenerii paryskiego pałacu pomiędzy potężną postacią szefa Sirety i tym tajemniczym osobnikiem, ściganym, tropionym, już prawie pojmanym, lecz przerażającym w swojej przebiegłości i dzikości. Udręczeni widzowie, zgrupowani w środku holu, milczeli, dysząc, trzęsąc się ze strachu przy najlżejszym hałasie, opętani piekielnym obrazem zabójcy. Gdzie on się ukrywał? Czy się ujawni? Czy mógł być wśród nich? To ten? A może tamten? Mieli tak napięte nerwy, że gdyby nieobecność mistrza, uspokajająca i krzepiąca, w przypływie buntu wyważyliby drzwi i wylali się na ulicę, zgromadzeni jednak czuli się bezpiecznie, jak pasażerowie statku dowodzonego przez dobrego kapitana. Wszystkie oczy zwrócone były na starego, posiwiałego człowieka w okularach, oliwkowym surducie i brązowym fularze, który przechadzał się, zgarbiony na chwiejących się nogach. Czasami Girel przysłał jednego z chłopców, którzy towarzyszyli brygadierowi w śledztwie. Coś nowego? pytał pan Lenormand. Nic, proszę pana, nic nie możemy znaleźć. Kierownik próbował wpłynąć na niego dwukrotnie. Sytuacja była nie do zniesienia. W biurach protestowało kilku podróżnych wzywanych w interesach lub mających właśnie wyjechać. Nie obchodzi mnie to, powtórzył pan Lenormand, ale ja ich wszystkich znam. Dobrze dla pana. Przekracza pan swoje uprawnienia. Wiem o tym. Przekona się pan o swoim błędzie, jestem o tym przekonany. Sam sędzia, śledczy niech pan Formeri zostawi mnie w spokoju. Ma się zajmować tylko przesłuchiwaniem służących, tak jak to robi teraz. Zresztą to nie jego śledztwo. To sprawa policji. Moja sprawa. W tym momencie do hotelu wtargnął oddział agentów. Szef surrept podzielił ich na kilka grup, które wysłał na trzecie piętro, a następnie zwrócił się do komisarza. Mój drogi panie komisarzu. Nadzór pozostawiam panu. Zero słabości, proszę pana o to. Odpowiadam za to, co się dzieje.